Porozmawiajmy przez chwilę o tobie. Pracujesz i zarabiasz? Świetnie. Ale co będzie, kiedy już przestaniesz? Czy wiesz, że połowa ludzi w Kanadzie ma odłożone na emeryturę mniej niż 3000 dolarów? I dlatego tu jesteśmy. Aby pomóc ci nie tylko, kiedy zarabiasz, ale także, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj, z Credit Union nie tylko oszczędzasz na emeryturę, ale jednocześnie zmniejszasz swój podatek. Odwiedź nasze biura lub zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę RRSP. Polish Credit Union. To ma sens. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus 750 dolarów w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union oferuje świąteczną pożyczkę ze specjalną ratą tylko 4,25%. Oferta ważna jest do końca stycznia. Szczegółowe informacje otrzymać można we wszystkich oddziałach Credit Union. Dwa tygodnie temu, w niedzielę 13 stycznia w Mississadze, miał miejsce doroczny opłatek rodziny Radia Maryja w Kanadzie. Zapraszam na sprawozdanie z tego wydarzenia. Jeszcze przed spotkaniem opłatkowym setki słuchaczy Radia Maryja jak zwykle uczestniczyły w uroczystej mszy świętej w kościele świętego Maksymiliana Kolby. W rozpoczynającej Eucharystię procesji za ministrantami i szafarzami do ołtarza podchodzili następujący kapłani. Przybyli z Polski najbliższy współpracownik dyrektora Radia Maryja i telewizji Trwam, ojca Tadeusza Rydzyka, ojciec Jan Król i redaktor Radia Maryja, ojciec Benedykt Cisoń, będący jednocześnie kanclerzem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dyrektorzy Centra Radia Maryja w Chicago, ojciec Zbigniew Piemkos, który mszy świętej przewodniczył, i w Toronto ojciec Jacek Cydzik oraz proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolbe, ojciec Janusz Błażejak, przewodniczący konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę. Jak każdego roku w tej szczególnej Eucharystii odbywającej się w świątyni, w której obok ołtarza znajdowała się piękna, pokaźnych rozmiarów szopka bożonarodzeniowa, udział wzięli wierni z wielu miast południowego Ontario, m.in. z Pickering, Oshawy, Markham, Woodbridge, Hamilton, Guelph, St. Catharines i oczywiście z Toronto i Mississauga. Witając zgromadzonych, ojciec Janusz wyraził radość, że parafia może po raz kolejny gościć słuchaczy Radia Maryja i przedstawicieli władz szeroko znanej rozgłośni katolickiej z Polski, Chicago i Toronto. Wygłaszając homilię, ojciec Jan Król odniósł się do chrztu pańskiego, będącego tematem Ewangelii mszy świętej. Podkreślił jego ogromne znaczenie, które każe nam zastanowić się, dlaczego Jezus stał w kolejce do świętego Jana Chrzciciela, tak jak my stoimy czasami w kolejce do konfesjonału po odpuszczenie grzechów. Moment chrztu świętego w Jordanie ukazuje nam całą Trójcę Świętą, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Ta godność Dziecka Bożego zobowiązuje również nas do bycia świadkami Ewangelii w dzisiejszym świecie, co wyrażamy także poprzez modlitwę i uczestniczenie w mszach świętych. Swe kazanie ojciec Jan zakończył refleksją dotyczącą obecnej sytuacji Kościoła w Polsce, którą niektórzy awangardziści starają się wszelkimi sposobami skomplikować. Święty Jan Paweł II, największy z rodu Polaków, przemawiając kiedyś w UNESCO, mówił, że jest przedstawicielem narodu, którego przez wiele lat nie było na mapach świata, ale przetrwał tylko dzięki wierze i kulturze.
Dzięki wierze i kulturze Polska pod zaborami przetrwała w sercach Polaków. Dzięki wierze i kulturze Polska również, jestem tego pewien, żyje w waszych sercach. Jest wiele na to dowodów. Ale w Polsce ostatnio podnoszą się głosy, że musicie coś zmienić. Że trzeba Polskę, państwo polskie oddzielić od Kościoła. Bo jest za duże zbratanie się Kościoła z Polską. Bo jak może być, żeby w posłowie w Sejmie łamali się opłatkiem? Jedno czasopismo wydawane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, stary związek, zachęcało nauczycieli, żeby czego Boże broni, nie było w szkołach jaselek. Bo Jezus, a co, jak się będą czuły dzieci, które nie wierzą w Jezusa, ich rodzice? Słyszymy, że trzeba Polskę, w Polsce wyrzucić religię ze szkół. Wnet pewnie kapelanów ze szpitala, z wojska. Potem będzie się chciało, żeby usunąć wszelkie przejawy życia religijnego ze sfery tak zwanej publicznej. I jakże często mówią to ci, którzy jeszcze nie tak dawno chronili się pod skrzydła Kościoła, bo wtedy to była jedyna oaza wolności na polskiej ziemi. A dzisiaj ci sami ludzie chcą zrobić wszystko, co mogą, aby Kościół pomniejszyć, aby Chrystusa wyrzucić poza namiot życia społecznego, żeby nie było dla Niego miejsca. Ja wiem, że wy mieszkacie tu w Kanadzie i że może ktoś powiedzieć, ale proszę Ojca, my przecież na to nie mamy wpływu. Macie wpływ. Bo jeżeli macie polskie obywatelstwo, możecie też brać udział w wyborach. I to nie jest żadna agitacja polityczna. To jest stwierdzenie faktu. Ale przede wszystkim wszyscy, jak tu jesteśmy, możemy się modlić za Polskę, bo to nasza ojczyzna. Kończąc, proszę was wszystkich, modlcie się za Polskę, by nigdy Polacy jako naród nie odeszli od Chrystusa. A Radio Maryja, którego słuchacie, w którym my mamy zaszczyt posługiwać, będzie dla was pomocą, by trwać przy Bogu, przy Chrystusie. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata.
Amen. Jak wspomnieliśmy, koncelebrowanej liturgii mszy świętej przewodniczył ojciec Zbigniew Pienkos, który następnie wraz z asystującymi mu kapłanami udzielał komunii świętej setkom wiernych. Po mszy świętej w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z udziałem ponad 400 osób. Gośćmi honorowymi pełnego serdeczności wieczoru prowadzonego przez ojca Jacka Cydzika byli kapłani, którzy brali udział w Eucharystii, proboszczowie polonijnych parafii z Toronto, Etobicoke, Scarborough, Oakville, Brampton, Brantford i Waterloo, przebywający na emeryturze księża Józef Wąsik i były kapelan rodziny Radia Maryja w Kanadzie Czesław Murzyński, dyrektor prokury misyjnej misjonarzy oblatów w Kanadzie ojciec Adam Fidas i siostra Marcina Adamow, przełożona sióstr Elżbietanek w Ziemi Świętej, gdzie od 1931 roku siostry prowadzą dom pielgrzyma i dwa domy dziecka dla sierot różnych narodowości. Miłym akcentem spotkania były życzenia złożone panu Stefanowi Podsiadło, prezesowi Związku Byłych Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 8 Armii Brytyjskiej, który dwa dni później obchodził 97. rocznicę urodzin. Pani Joanna Strzeżek, prezes rodziny Radia Maryja w Kanadzie, wręczyła bohaterowi bitwy o Monte Cassino bukiet czerwonych róż. Innym wzruszającym momentem było przyjęcie oklaskami obecnych na opłatku rodziców księdza Czesława Kolasy, proboszcza parafii świętego Antoniego w Oakville. Państwo Marianna i Jan Kolasowie, obchodzący w tym roku 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, przybyli po raz pierwszy do Kanady, by odwiedzić syna z okazji 10. rocznicy jego posługi kapłańskiej w kraju, tak odległym od rodzinnego Godziszowa. Grono duszpasterzy złożyło zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. Ojciec Jan Król przekazał życzenia od ojca Tadeusza Rydzyka, którego ważne obowiązki zatrzymały w kraju, i od osób świeckich współpracujących z Radiem Maryja, Telewizją Trwam i Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, a ojciec Jacek Cydzik odczytał życzenia od prezydenta Andrzeja Dudy nadesłane przez ministra w jego kancelarii Adama Kwiatkowskiego. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy dzielono się opłatkiem. Ta wspaniała chwila stwarzała dla niektórych osób okazję, by złożyć życzenia także przyjaciołom i znajomym, z którymi mimo najlepszych chęci z obu stron przez dłuższy czas nie udało się zobaczyć. Następnie w obszernym wielowątkowym wystąpieniu ojciec Jan Król odniósł się do prezentowanych na niektórych portalach społecznościowych bulwersujących pomówień dotyczących ojca Tadeusza Rydzyka i do ostatniej akcji apeli o kategoryczny rozdział Kościoła od państwa. Przedstawił szczegóły dotyczące budowy ciepłowni geotermalnej w Toruniu, której oddanie do użytku ma nastąpić już w przyszłym roku, oraz omówił kilka spraw związanych z działalnością Zgromadzenia Redemptorystów, w tym budowy w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Do tego oryginalnego, ważnego przedsięwzięcia powrócimy po zakończeniu relacji, natomiast teraz przedstawimy fragment wypowiedzi ojca Króla na temat fantazyjnych sugestii o zakładaniu przez ojca Tadeusza Rydzyka partii oraz o rzekomym strumieniu pieniędzy płynącym do niego od rządu. Pisali w różnych miejscach, że ojciec dyrektor zakłada partię. Partia Rydzyka. Otóż pewnie was zmartwię, ale nie zakłada partii. Nie zakłada partii, ponieważ inni ludzie są od tego, żeby takie rzeczy robili. Ksiądz ma przede wszystkim głosić dobrą nowinę, Ewangelię. Oczywiście ksiądz też czasem powinien powiedzieć, że tak nie wolno takiemu czy innemu politykowi, że to i to nie przystoi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście każdy ksiądz ma również prawo mieć własne poglądy polityczne, bo jest obywatelem Polski czy jakiegoś kraju. I oczywiście tę partię zakłada między innymi pan profesor Piotrowski Mirosław. I z Radiem Maryja ma on tyle wspólnego, że ma felietony w Radiu Maryja, tak jak wielu innych. I również jest wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I trudno, żebyśmy mu zakazywali zakładania partii. Jak chce, niech założy.
Ważne jest, żeby Polska, na której nam bardzo zależy, tak jak myślę, że nam tu wszystkim, miała uczciwych ludzi przy władzy, sprawiedliwych, żeby się rozwijała pod każdym względem, gospodarczym także, ale również by wartości duchowe, moralne miały właściwe miejsce w Polsce. Również słyszeliście, ile to ojciec Rydzyk dostaje pieniędzy od rządu. Liczą. Ta pani, co chce rozdziału Kościoła od państwa, też liczy, ile to ojciec Rydzyk dostaje pieniędzy od rządu polskiego i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że ojciec Rydzyk nic nie dostaje. Bo ojciec Rydzyk jest zakonnikiem i nic nie potrzebuje. Wszystko, co dzięki ojcu Rydzykowi powstało na tej ziemi, to zostanie. Ojciec Rydzyk niczego nie zabierze. Nie ma dzieci, nie ma rodziny. To wszystko zostanie. Poza tym ojciec dyrektor jest zakonnikiem. I jedyne pieniądze, jakie otrzymuje, to jest emerytura. I jeszcze jej nie bierze do ręki, tylko wszystko daje na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Zabierając głos, ojciec Benedykt Cisoń zapoznał zebranych z działalnością Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, jej rozwojem i sukcesem pokonywanymi przeciwnościami, informując także o specjalnym programie dla słuchaczy Radia Maryja z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Odnotujmy jeszcze, że podczas spotkania opłatkowego Radia Maryja odbyło się już tradycyjnie losowanie loterii z wieloma nagrodami, wśród których najważniejszą był 54-calowy telewizor. I również, jak zwykle, miał miejsce koncert, w którym przybyły z Polski znakomity tenor Andrzej Kuba Kubacki śpiewał wspólnie z publicznością kolędy oraz wykonywał słynne przeboje rozrywkowe, arie operowe i kilka skomponowanych przez siebie piosenek z jego nowej płyty. Posłuchajmy fragmentu wspaniale przyjętego występu, rozpoczętego utworem pod tytułem Kolęda Niechciana. Jest Wigilia opłatek, pustoszeje ulica. Po cichutku nad światem schodzi hostia księżyca. Przy stajence w Betlejem drzewko ciągnie się wzwyż. Nawet nie wiesz, maleńki, że w nim rośnie twój krzyż. Nie spiesz nam się, dzieciaku, na świat. Na świat. Lepiej skryj się pod sercem u mamy, bo wśród ludzi nie jeden to kat. A my dobrzy i tak się wydamy. A my dobrzy i tak cię wydamy. Zmęczonym wzrokiem spoglądasz na ten dziwny świat. Pamięcią swoją sięgasz do przebytych pięknych lat. Wzdychając ciężko wspominasz młodości dni. Jak swą matczyną ręką chroniłaś moje sny. Pamiętam, jak przytulałaś do piersi mnie. Niczym anioł stróż czuwałaś, by nic złego nie spotkało mnie. Delikatnym swym głosem śpiewałaś, kojąc mój dziecięcy ból. Nie zapomniałaś, że jako dziecko jestem twój. Dla ciebie, mamo, pragnę cofnąć biegu czas. Zostawić lata, które młodość dały nam. Tyś nauczyła mnie, jak szanować mam ten piękny świat. Dałaś mi życie, cóż piękniejszego można dać. Dziękuję, Panie, za życie swe. Chcę co dzień śpiewać Ci nową pieśń. Po
pokornie prosić o łaski i trzos. Pragnę Cię poznać i mój dalszy los. Proszę Cię, Panie, o wiarę mą. Zostaw tych wszystkich, co grzeszyć chcą. Zabierz mnie, proszę, w swój piękny świat, bym cieszył się z Tobą widokiem bar. Oczyść mnie, Pan, i popraw wzrok, bym dostrzegł to, co zwie się zło. Pragnę naprawić życie swe, byś za mnie już nie wstydził się. Pozwól mi, Panie, dotrzeć tam, gdzie jeszcze nie doszedłem sam. Gdzie szczęście dajesz wszystkim tym, co wierzą w Ciebie z całych sił i chcą przy Tobie zawsze być. Daj wiarę, miłość i nadzieję mi, bym trwał przy Tobie, dla Ciebie żyć. Chcę chwycić mocno, trzymać Cię za dłoń. Prowadź mnie, Panie, ścieżką swoją. Dachu grzbiet noc okryła w czerń, księżyc blask wyłączył swój. Przy kominku leży smutny pies, nawet płomień przygasł też. Jak to przeżyć, powiedz mi,